Max i Ruby. Lubi ich świat. Max i Ruby, siostra i brat. Max i Ruby. Poznaj ich, zajęczy dzień! Max i Ruby! Max jest berkiem. Teraz bawić? Musimy wymyślić coś, w co możemy zagrać razem. Mhm. Ha. Cukierek. Stój, Max. Berek, stój! To świetna zabawa. Uwielbiam w to grać. Cukierek. Przed chwilą jedliśmy. Cukierka dostaniesz dopiero po obiedzie. A teraz może pobawisz się z Luizą, Walerią i ze mną? Znasz zasady, prawda, Max? Wytłumaczmy mu. Kiedy bawisz się w berka, stój, ktoś jest berkiem. Berek stara się wszystkich złapać. A jeśli cię dogoni i dotknie, nie ruszasz się. Kiedy berek cię dogoni, musisz stać, aż złapie wszystkich. Pokażemy ci. Teraz będę berkiem. A ty uciekaj, Walerio. Dobrze. Za późno, stój. Kiedy usłyszysz stój, nie możesz się ruszać. Cokolwiek się stanie, musisz stać nieruchomo, aż wszyscy zostaną złapani. Wtedy ten, kto jest berkiem, musi wszystkich uwolnić, znowu ich dotykając. Wcześniej nie wolno nawet drgnąć. Zrozumiałeś zasady? Wybierzmy berka. Pętliczek, czerwony stoliczek. Na kogo wypadnie, na tego bęc. Cieszę się, że nie jestem berkiem. Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. Na kogo wypadnie, na tego bęc. Albo ty, Ruby, albo Max. Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. Na kogo wypadnie, na tego bęc. Jesteś berkiem, Max. Życzę powodzenia. Będzie ci potrzebne. Starsze dzieci, takie jak Waleria i Luiza, bardzo trudno złapać. Ale dasz sobie radę. Bycie berkiem jest łatwe. Cukierek. Nie czas na słodycze. Pobawmy się. Na miejsca. Gotowi. Start. Spróbuj mnie złapać, Max. Złapiesz. Tutaj jestem. Spróbuj mnie złapać, Max. Cukierek. Uważaj. Nie pozwól mu się złapać. Jestem za szybka, nie uda ci się mnie złapać. Widziałaś gdzieś berka? Gdzie się podział berek? Max, gdzie jesteś? Uważaj, Ruby, za tobą!
się. Cukierek. My możemy się ruszać. Złapana. Zostaliśmy tylko my, Max. Nigdy mnie nie złapiesz. Gdzie się podział Berek? Chowanie się jest zakazane. Cukierek! Stój! Cukierek. Przyjaciel Maxa. Wyglądać na stole. Nie sądzisz, braciszku? Żabka. Kilka kwiatków do wazonu i wrócimy do domu. Dobrze, Max? Żabka! Te kwiaty będą ozdobą naszego przyjęcia. Nie mam pojęcia, co mali chłopcy widzą w żabach. Przecież mogliby się zająć zrywaniem pięknych kwiatów. Ciekawe, czy pasuje do pozostałych. O, idealnie! Babci na pewno spodoba się ten bukiet. Wystarczy, zerwałam już dość kwiatków. Dobrze, Max, możemy wracać. Niedługo babcia przyjdzie do nas na przyjęcie. Żabka. Musisz się teraz pożegnać z żabką. Idziemy do domu. Włożę twoje zabawki do wózka. Żabka! To już chyba wszystko. Brakuje tylko Maxa. Max, musimy iść. Tylko się nie zgubcie, kwiatki, bo chcę, żeby babcia podziwiała płatki. Max, jesteś... O! Żabka. Nie możesz zabrać żabki do domu. Żabka chce zostać tu, w strumyku. Tutaj mieszka. Zanieś żabkę do jej domu. Poczekam na ciebie. Pa,
żabko. Max! Szybko! Babcia może do nas przyjść w każdej chwili. Aha, już jesteś. Pokaż mi ręce. Nie ma żabki? Dobrze, możemy iść. A, co to było? No dobrze, Max. Gdzie ona jest? Żabka. Odnieś ją. Przykro mi, Max. Żabka nie może być na przyjęciu dla babci. Wreszcie. Odniosłeś żabkę z powrotem do domu? Lepiej sprawdzę. Pokaż ręce, Max. Nie ma żabki? Nie ma. Dobrze, teraz sprawdzę kieszonkę. Nie ma żabki? Nie ma jej. Dobrze, możemy iść, Max. Czeka na nas dużo pracy, zanim przyjdzie babcia. Musimy nakryć stół, ułożyć bukiet, który go ozdobi i przygotować herbaty i ciasteczka. Znalazłam odpowiednie naczynie na kwiaty. Prawda, że pięknie wyglądają? Co to było? Słyszałam żabę, Max. Gdzie ona jest? Ten dźwięk dochodzi chyba... gdzieś stąd. Chyba rozlega się za tobą, Max. Aha, tutaj jest. Żabka. Max, żabka nie może z nami zostać. Chcę wrócić do domu, do strumyka. Poza tym babcia niedługo przyjdzie na przyjęcie, a żaba nie jest dla niej odpowiednim towarzystwem. Odnieś żabę, Max. Niech pomyślę, czego jeszcze brakuje? Herbaty, oczywiście. Pa, żabko. Cześć, Max. Pokaż mi ręce. Nie ma żabki? Nie ma. Teraz zajrzę do przedniej kieszonki. Nie ma żabki? Nie ma. No, dobrze. Teraz tylna kieszeń. Nie ma żabki? Nie ma. Dobrze. Jesteśmy już gotowi na wizytę babci. A nie... Babciu, skąd się wzięła ta żaba? Znalazłam ją na ścieżce przed domem i postanowiłam ją przynieść. Jaki piękny, kolorowy bukiet! Sama go zrobiłam. Chyba spodobał się jeszcze komuś. Żabce! Max poznaje Maćka. Dojechaliśmy to tutaj. Wysiadaj. Muszę wypakować rzeczy, które będą potrzebne do zrobienia afisza. Luiza będzie tu za chwilę. Ma dla ciebie niespodziankę. Jesteśmy! Max, to jest mój kuzyn Maciek. Przyjechał do mnie z wizytą. Maćku, to jest Max, a to jest Ruby.
Cześć, Maćku. Pobawcie się tutaj, a Luiza i ja zajmiemy się robieniem afisza. Tak się cieszę, że drużynowa właśnie nam powierzyła to zadanie. Ja też. Przyjdzie, żeby sprawdzić, jak sobie radzimy. Moje. Moje. O nie, nie możecie się tym bawić, to będzie nam potrzebne. Max i Maciek powinni pobawić się tam. Dobry pomysł, Luizo. To jest świetne miejsce na zabawę. Max, może zostaniecie przyjaciółmi, tak jak Luiza i ja. Wybierzcie sobie jakąś zabawkę, dobrze? A my popracujemy. Moje. Max, masz bardzo dużo zabawek. Podziel się nimi z Maćkiem. Mam wywrotkę. Wrum, wrum, wrum. Jeśli zostawimy ich na chwilę, na pewno zaczną się bawić razem. Masz rację, Luizo. Bierzmy się do pracy. Mam wywrotkę. Wrum, wrum, wrum. To powinien być wielki afisz. Tak, musi być widoczny z daleka. O! Moje. Dobrze, możemy zaczynać. Moje. Wiesz, mam pomysł. Zamiast używać na afiszu słów, narysujemy skautki na wspaniałym pikniku. To znakomity pomysł, Ruby. Moje. Max, co się stało? Jedź. Wrum, 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 wrum. Ja. Nie mają ochoty bawić się razem. Powinnyśmy ich ośmielić. Chyba masz rację. Jedź. Dobrze się bawisz, Maćku? Maćkowi bardzo spodobała się twoja ciężarówka. Niech się nią trochę pobawi, a ty weź inną zabawkę. Jedź. Wrum, wrum. Proszę, Max, pobaw się teraz swoją karetką pogotowia. Pamiętaj, że trzeba się dzielić zabawkami, Maćku. Jedź. Wrum, wrum. Już wszystko w porządku. Wracajmy do naszego afisza. Jedź. Wrum, wrum. Moje. Jedź, wrum, wrum. Ruby, jak pięknie namalowałaś naszą drużynową. Podoba ci się? Twój kosz piknikowy też pięknie wygląda. Dziękuję, ja... O co znowu chodzi, Max? Moje. Ojej, Maciek zabrał Maxowi karetkę. Przyniosę jedną z twoich ulubionych zabawek. Może dzięki temu wreszcie przestaniecie się spierać. Chcesz pobawić się czerwoną ciuchcią? Lubisz ją? Dobrze, musimy wracać do pracy. Nasz afisz jest prawie gotowy. Wiesz, chciałabym go już wywiesić. Ja też. Mam pomysł. Przyjrzyjmy się naszemu afiszowi. Miałaś znakomity pomysł, Ruby. Odsuńmy się trochę. Moje. Max, myślałam, że bawisz się swoją czerwoną ciuchcią. Maćku, nie zabieraj Maxowi wszystkich zabawek. On również chce się pobawić. Moje. Młodsi kuzyni. Już wiem. Proszę, Max, może chcesz się pobawić pająkiem? Hmm.
coś mu brakuje. Żeby był naprawdę wyjątkowy. Tak. Moje. 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 Co za afisz? O! Druhno drużynowa, możemy to wyjaśnić. Jest wspaniały. O, wspaniały? Tak. Czyim dziełem są te śliczne, kolorowe plamy? Moim. Szarady skautek. Emocjonujący. Nie mogę się już doczekać naszego pierwszego zadania. Co będziemy robić? Tropić, tak, druhno drużynowa? Zgadza się, skautko Valerio. Przygotowałam listę rzeczy, które powinniście wytropić tutaj w parku. Pamiętajcie, miejcie oczy szeroko otwarte. A od czego zaczniemy? Najpierw zadam zagadkę. Kiedy ją rozwiążecie, dowiecie się, czego szukać. Jeśli będziecie współpracować i postaracie się, zdobędziecie sprawność przyrodnika. Kto pierwszy przeczyta zagadkę? Ja! Dobrze, Luizo, przeczytaj. Powodzenia! Słuchajcie! Czytaj! Szybko! Szukać! Cii. Szukać? O nie, Max! To nie jest dla maluchów. To jest zadanie dla skautek. Szukać! Poszukam jakiejś zabawki dla Maxa. Chodź, Max, znajdziemy jakąś zabawkę. Ciekawe, o co chodzi? Weź sobie jakąś zabawkę. Jesteś za mały, żeby bawić się ze skautkami, Max. Co by tu wybrać? Może pobawisz się wywrotką? Jeśli chcesz, potaplaj się w kałuży. Baw się dobrze. Dobrze, już jestem. Możesz przeczytać. Jestem maleńka i piórka mam złote. Spójrz w górę, jeśli ujrzeć mnie masz ochotę. Piórka ma złote? To musi mieć związek z ptakami. Może chodzi o gniazdo? Ale to jest małe i złote. Jajko? Tu jest napisane, że to coś ma piórka. Jajko nie ma piórek. Tak, racja. O, przecież ptaki mają piórka. No tak, masz rację, Rubi. Ptak o złotych piórkach? Jaki ptak ma złote pióra? Możemy to sprawdzić w przewodniku skautek. Zaraz. Szukać. Znalazłam. Buduje gniazda w zaroślach i karłowatych drzewach. Cechą charakterystyczną są żółte lub złote piórka. Wszystko jasne. Musimy szukać piórek gajówki. O to chodzi. Zastanówmy się, gdzie może być gniazdo. Karłowate drzewo. Luizo, pożyczysz mi swoją lornetkę? Jasne. No i co widzisz? Nie jestem pewna. Szukać! Proszę, Luizo, bardzo ci dziękuję. Muszę się zająć Maxem, zaraz wrócę. Szukać! Tak, Max, poszukamy jakiejś innej zabawki, a potem wrócę do koleżanek. Pobaw się łodzią podwodną. Przecież ją lubisz. Możesz ją zanurzyć w kałuży. Tam jest! Hurra! Hurra!
rozwiązałyśmy zagadkę piórko gajówki. Świetnie się spisałyście. To zasługa skautki Walerii. Proszę, skautko Rubi, przeczytaj następną zagadkę. Mam liście zielone i kwitnę na biało. Spotykasz mnie w parku, wskazówek za mało. Podpowiem ci tyle, że liście me uwielbiają jeść pewne motyle. Jakie drzewo kwitnie na biało? Chodzi o takie, które lubią motyle. Co lubią motyle? Morwę! Zaczekaj! Jak właściwie wygląda morwa? Możemy to sprawdzić w przewodniku. O, już mam! Morwa kwitnie na biało i ma zielone liście. Musimy znaleźć liść drzewa, które tak wygląda. Rozdzielmy się! Szukać! Szukać! Dobrze, Max, poszukamy innej zabawki. Czym chcesz się teraz pobawić? Może robotem? Karetką pogotowia? Czerwoną ciuchcią? A może pobawisz się samolotem? Proszę, Max, polataj sobie, braciszku. Znalazłam! Ktoś znalazł liść morwy. Tak, to jest liść morwy, jestem tego pewna. Świetnie się spisałaś, skautko Luizo. Bardzo dobrze, dziewczynki. Żeby rozwiązać ostatnią zagadkę, musicie się skupić. Gotowe? Tak! Zobaczyć mnie w jabłku czasem ci się zdarza. Lub na haczyku jakiegoś wędkarza. Jest kilka miejsc, w których bywam, gdy trzeba. Prawdziwym mym domem jest jednak gleba. To najtrudniejsza zagadka. Współpracujcie, skautki. Albo w jabłku, albo na haczyku wędkarza. Co to może być? A na dodatek żyje pod ziemią. Cokolwiek to jest, musi być w pobliżu. Zaczekajcie, robaki! Robaki! Masz rację, Rubi! Robaki! Chyba wiem, gdzie można je znaleźć. Dokąd ona poszła? Mam! Max, możesz przerwać zabawę? Potrzebuję pomocy. Patrz! Max, znalazłeś robaka. Właśnie o to chciałam cię poprosić. Skąd wiedziałeś? Ej, popatrzcie, widzicie co? Widzicie co Max pomógł mi znaleźć? Szukałem. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dialogi Joanna Kuryłko na podstawie tłumaczenia Łukasza Rosińskiego. Dźwięk Wiesław Jurgała. Montaż Danuta Rajewska. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Katarzyna Tatarak, Agnieszka Kunikowska, Iwona Rulewicz, Anna Apostolakis i Janusz Wituch. Max i Rubi, lubi ich świat. Max i Rubi.